sportowe emocje zaprasza sponsor programu. Grupa Lotos, sponsor polskiej koszykówki. Sponsorem programu jest Krajowa Spółka Cukrowa SA, właściciel marki Polski Cukier. Sponsorem programu jest Bank Pekao SA, oficjalny bank polskiej koszykówki. Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodów z napędem hybrydowym. Sponsorem programu jest Energa, Grupa Orlen. Słoneczny dzień w Warszawie, to w końcu pierwszy dzień wiosny. 21 marca, poniedziałek, godzina 12. Paweł Łakomski, witam i bardzo serdecznie zapraszam na konferencję Polskiego Związku Koszykówki. Witam wszystkich kibiców naszej reprezentacji, którzy oglądają naszą konferencję prasową. Witam licznie zgromadzonych tutaj dziennikarzy. Naprawdę doceniamy, że frekwencja jest tutaj naprawdę spora. Witam też przede wszystkim naszych gości. Witam pana prezesa Polskiego Związku Koszykówki, pana Radosława Piesiewicza. Dziękuję państwu. Oraz kapitana reprezentacji Polski, Mateusza Ponitkę. Szanowni państwo, tak jak wspominałem wcześniej, jeszcze zanim weszliśmy na antenę, formuła konferencji prasowej jest następująca. Oddamy głos za chwilę Mateuszowi, następnie również panu prezesowi i wtedy jest czas dla państwa, tak jak mówiłem wcześniej, mamy czas, nic nas tutaj dzisiaj czasowo nie ogranicza. Mateusz jest i pan prezes do państwa dyspozycji i myślę, Mateusz, że jeśli jesteś oczywiście gotowy, to możemy zaczynać. Bardzo się cieszę tak na wstępie, że jesteś tutaj z nami. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich państwa. Jestem w Polsce. Cieszę się bardzo, że jestem w Polsce, że jestem tutaj z państwem. Myślę, że chciałbym zacząć przede wszystkim od podziękowań dla mojej kochanej żony, bez której
Byłoby mi ciężko w życiu, ale która wspiera mnie na co dzień i dzięki niej jestem, kim jestem. Chciałbym też podziękować agentowi mojemu, który wykonał bardzo dużą pracę, abym tutaj dzisiaj z Państwem siedział. Oczywiście podziękowania dla prezesów z PZ Kosza, prezesowi Piesiewiczowi, prezesowi Bachańskiemu za dyspozycyjność i pomoc w sytuacji, w której się znalazłem. Oraz chciałbym podziękować Zenitowi za 2,5 roku, a w zasadzie niecałe 3 współpracy na poziomie euroligowym i VTB. Pierwszy raz zabieram głos po sytuacji, która miała miejsce 24 lutego. Jestem przeciwny agresji rosyjskiej na Ukrainę. Uważam, że wojna jest ogromnym złem. Uważam, że nie powinno do tego dojść. Wspieram mentalnie i tak jak się to da materialnie również Ukrainę, osoby związane z Ukrainą. Wyrażam również pełną solidarność, bo uważam również, że państwo, które jest niezależne, powinno niezależnym pozostać. Mam nadzieję, że wojna skończy się jak najszybciej. Ludzie cierpią, ludzie giną. Jest to trudny czas dla nas wszystkich i wszyscy mamy podobne odczucia, moim zdaniem. Także mam nadzieję, że ta wojna jak najszybciej dobiegnie końca. I myślę, że chciałbym się teraz odnieść również do sytuacji mojej kontraktowej, bo tutaj wydaje mi się, że to Państwa również dosyć mocno interesuje. Od początku wojny, czyli 24-25 lutego, to też trzeba zauważyć, że 24 wojna wybuchła, ale na początku wydaje mi się, że wszyscy byliśmy w szoku w tym, co się dzieje i do jakiej skali to narosło i jak to dalej zaczęło się toczyć. Przebywałem w Rosji w tym czasie, przygotowywałem się z zespołem do kolejnych meczów euroligowych. Od początku wojny byłem zdeterminowany, aby znaleźć sposób na rozwiązanie mojego kontraktu. Przypomnę tutaj wszystkim zebranym, że mój kontrakt był gwarantowany z obu stron na 3 lata, co oznacza różnego rodzaju zapisy w nim również. I w momencie, kiedy nastał konflikt zbrojny Rosji i Ukrainy, sytuacja w Petersburgu była trochę dziwna. Na pewno nie czuło się bezpiecznie i na tym też skupiliśmy się w środku zespołu. Były rozmowy z klubem prowadzone bodajże 28 marca o tym, że chcielibyśmy powrócić do naszych domów, ponieważ tu też jest ważna rzecz, że większość z nas była tam z rodzinami i nie czuliśmy bezpiecznie się, przede wszystkim czuliśmy odpowiedzialność za nasze rodziny. I również ja podjąłem taką decyzję, że dla mnie bezpieczeństwo mojej rodziny było najważniejsze w danym momencie. Mojej żony, dziecka i teściowej, która przebywała w Petersburgu i która przyjechała pierwszy raz do Rosji, żeby zobaczyć piękne miasto, jakim jest Petersburg. No ale niestety sytuacja była jaka była i dla mnie najważniejsze było jak najszybsza ewakuacja mojej rodziny. Dlatego rozmawialiśmy z klubem. Można powiedzieć, że każdy dzień przynosił nowe scenariusze. To cały czas się zmieniało. To były różne decyzje. Na początku nie było wiadomo, czy będziemy grali dalej w Eurolidze, czy będzie VTB. Mówię, w zasadzie każdy z nas z dnia na dzień dowiadywał się czegoś nowego na temat i konfliktu, i sankcji, i kolejnych, powiedzmy, rzeczy, które się z tym związały, tak? Więc 28 marca podjęliśmy wszyscy wspólnie decyzję, że wyjeżdżamy. Klub na to przystał, dał nam pozwolenie na wyjazd, aczkolwiek doszliśmy do takich również wniosków i to było również zaznaczone, że jeżeli któraś z lig dalej będzie kontynuowana, no to mimo wszystko oczekuje się od nas tego, że będziemy brali udział w treningach i meczach, tak? Więc wyjechaliśmy razem z rodziną dokładnie 2 marca, ponieważ no, w ciągu jednego dnia jest też ciężko zorganizować transport dla kilku osób i małego zwierzęcia. I udaliśmy się w stronę Polski. Tak? Byliśmy w Polsce. W międzyczasie konflikt cały czas narastał po raz kolejny.
Następne godziny, dni przynosiły nowe sytuacje, nowe informacje, nowe zmiany. I tu trzeba podkreślić też, że cały czas były rozmowy, było szukanie sposobu, aby rozwiązać kontrakt, tak? Kolejną rzeczą według chronologii był mój powrót do Rosji i późniejszy mecz w Moskwie. Pragnę zaznaczyć, że sytuacja kontraktowa nie była wyklarowana, nie było oficjalnego rozwiązania kontraktu, dlatego jeżeli ja miałem obowiązek stawienia się w klubie i to miało w jakiś tam sposób, powiedzmy, wpłynąć na dalsze moje losy, musiałem się tego trzymać i wrócić do Rosji i zająć się sprawami kontraktowymi. Wszyscy zagraliśmy w meczu z Moskwą, z CSKA Moskwa, 14 marca. Jednak to już było po powrocie do Moskwy, do Petersburga. Widać, że no, psychicznie, mentalnie nie jesteśmy w stanie, powiedzmy, pewnych rzeczy przeskoczyć i ja osobiście również nie jestem tego w stanie zrobić, dlatego po meczu z Moskwą rozmawiałem z trenerem i z generalnym menedżerem, że ja nie widzę dalej sensu tego, ponieważ mentalnie nie jestem w stanie udźwignąć swoich obowiązków względem klubu i że po raz kolejny chcielibyśmy usiąść do rozmów i spróbować znaleźć wyjście z tego impasu, tak? Następnie rozmowy z trenerem, rozmowy z GM-em, rozmowy ze sportowym dyrektorem. Ta sytuacja cały czas gdzieś tam się eskalowała i mówię, doszliśmy do punktu, w którym klub wyraził zgodę na rozwiązanie kontraktu. Mimo że kontrakt, tak jak już powtórzę, był obustronny i to nie wiem, czy Państwo też zdajecie sobie sprawę, że to działa, tak jak już sama nazwa wskazuje, w dwie strony, że to nie jest tak, że ja mogę sobie po prostu odejść i nie liczyć się z żadnymi konsekwencjami z tym związanymi, więc staraliśmy się znaleźć jak najlepsze wyjście z tego przez wiele tygodni. Mój powrót do Rosji był również z tym związany. Mój wyjazd z Rosji był związany przede wszystkim z bezpieczeństwem mojej rodziny i dalszymi, powiedzmy, tam negocjacjami. I tyle w sumie mam na ten temat do powiedzenia. Wydaje mi się, że cieszę się, że klub też zrobił ukłon w moją stronę i że mogę dzisiaj tutaj być i że moja rodzina jest bezpieczna i zobaczymy, co przyniesie przyszłość, tak? Bardzo, Mateusz, dziękuję. Panie prezesie, bardzo proszę. Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji. Ja tak po prostu po ludzku cieszę się, że Mateusz jest z nami, siedzi obok mnie. Muszę powiedzieć, że determinacja Mateusza w dążeniu do rozwiązania kontraktu była bardzo duża i za to mu się należą z mojej strony jako prezesa związku ogromne podziękowania. Byliśmy w stałym kontakcie z Mateuszem, wie, że mógł na nas liczyć, robiliśmy wszystko. Prezes Bachański udał się na rozmowy do FIBY, by badać i lobbować za możliwością wykluczenia Federacji Rosyjskiej z członka FIBY. 25 marca będzie zarząd. Byliśmy też w kontakcie wtedy z Mateuszem. Mateusz powiedział, że nie wytrzyma aż tak długo w Rosji. I tutaj proszę wziąć pod uwagę, że to, co Mateusz powiedział, w Rosji znajdował się z żoną, z synem, z teściową i zachował się bardzo odpowiedzialnie, bo dla niego bezpieczeństwo rodziny było na pierwszym miejscu. Myślę, że każdy z nas, jak tu każdy z nas, kto by się znajdował w oku cyklona, no bo tak trzeba powiedzieć, Polak w Rosji, myślę, że to nie jest coś naturalnego dzisiaj. Wszyscy jesteśmy przeciwko temu, co się dzieje w Ukrainie. Wszyscy pomagamy na tyle, ile możemy. I jeżeli my jako federacja przyczyniliśmy się w jakimś stopniu do tego, że Mateusz dzisiaj jest z nami, to tym bardziej się cieszę. Szanowni Państwo, jednym zdaniem muszę się odnieść
do bardzo nieeleganckiej krytyki Mateusza przez naszych byłych reprezentantów kadry. Jest mi bardzo przykro, że takie słowa były umieszczane na Twitterze. Tym bardziej, że Związek Zawodowy Koszykarzy prowadzony i którego prezesem jest pan Marcin Gortat, tak szybko wydał wyrok w stosunku do Mateusza, a ja liczyłem na to, że może zadzwoni, może pomoże, może zaproponuje jakąkolwiek pomoc Mateuszowi, pamiętając i miejąc w głowie to, że Mateusz od 14 roku życia gra w kadrze narodowej. Zdobył w 2010 roku wicemistrzostwo świata juniorów. W 2019 roku poprowadził naszą reprezentację Polski do 8 miejsca na mistrzostwach świata. Jest jednym z najbardziej tytułowanych koszykarzy w historii Polski i nigdy, i powiem to jeszcze raz, nigdy nie odmówił kadrze narodowej gry. Zawsze był do dyspozycji, nawet jak musiał przylecieć z meczu euroligowego kilka tysięcy kilometrów, żeby zagrać tylko jeden mecz. Za co, Mateusz, ja osobiście ci bardzo dziękuję. Jeszcze jak to już prezes, tak działa? Jeszcze prezes jak wspomniał na temat krytyki, ja też bym chciał się odnieść do tego wszystkiego w zasadzie w kilku słowach. Jedna podstawowa rzecz. Myślę, że my wszyscy sobie nie zdajemy sprawy, jak social media są potężną siłą w dzisiejszych czasach i że takie bezkarne pisanie sobie na Twitterach, Facebookach, Instagramach czy temu podobnych komunikatorach jest koniec końców niebezpieczne, a podżyganie do tego wielokrotnie kończyło się już tragediami ludzkimi. I w tym momencie ja chciałem zwrócić uwagę, to pierwsze, o czym chciałem powiedzieć, że tak na dobrą sprawę my wszyscy jesteśmy świadomi pewnych rzeczy. Ja jestem osobą publiczną i macie państwo na pewno możliwość gdzieś tam oceniania, czy to wolałbym mojej gry lub moich sytuacji związanych z boiskiem, ale no, zrozumiana jest sytuacja obecna z Rosją. Aczkolwiek, tak jak mówię, podżeganie do tego i zapraszanie ludzi do hejtowania, zapraszanie do tego, żeby dalej było wylewane pomyje na mnie, czy na moją rodzinę, potem może skutkować konsekwencjami zdrowotnymi na przykład dla mojej rodziny, bo rozumiem, państwo możecie na mnie wylewać to, co wam tam chcecie i się podoba, ale w momencie, kiedy moja rodzina otrzymuje groźby, no to wydaje mi się, że już to jest troszeczkę przegięcie i idziemy nie w tą stronę, w którą powinniśmy, bo tak jak prezes wspomniał, jestem Polakiem, dla reprezentacji Polski przez 15-14 lat ostatnie byłem na każde zawołanie i chyba troszeczkę tutaj o tym zapomnieliśmy. A propos pana Marcina Gortata, również mam tutaj przygotowane kilka rzeczy, bo z tego co pamiętam, to co do mnie doszło, niestety nie posiadam mediów społecznościowych i nie jest to od tygodnia czy dwóch, tylko od sierpnia zeszłego roku. Ponieważ uważam, że moje życie toczy się tu i teraz. Ci państwo dziennikarze, którzy mnie znają, wiedzą, że nie jestem skory do wywiadów i do zabierania głosu, gdy tego nie muszę. A propos krytyki, usłyszałem gdzieś, że brakuje mi charakteru, że gdzie jest na jedność, tutaj chyba cytuję nawet pana Gortata, i wsparcie. Chciałem przejść i chciałem zapytać, ja rozegrałem w kadrze 120 chyba 6 meczów, jeżeli dobrze pamiętam. Chciałem zapytać pana Gortata, już tutaj poprzez media, gdzie był jego charakter na chociażby Eurobaskecie w 2013 roku, kiedy zakazał nam w szatni rozmów z polskimi dziennikarzami podczas mixzony, gdzie musieliśmy przejść przez mixzonę i najlepiej jakby nikt się nie odzywał. Gdzie był również charakter pana Gortata podczas Eurobasketu 2011, kiedy ubezpieczenie jego kontraktu było ważniejsze niż gra dla reprezentacji Polski. Tutaj mam nawet cytat, mogę państwu zacytować. Nie pojadę na reprezentację Polski, żeby nie zagrać w kadrze, ale żeby nie stracić 10 lat pracy i swoich marzeń. Kolejna rzecz. Nie widziałem też charakteru i wsparcia jedności na Eurobasketie 2011, gdy przed mistrzostwami pan Gortat nie wierzył w ogóle w naszą kadrę i w nasz zespół.
Mam tutaj cytat z tego wydarzenia. Nie oszukujmy się, w składzie, w jakim zostaliśmy, jesteśmy bardzo osłabieni. Kadra jedzie walczyć i pokazać się z jak najlepszej strony. Niech teraz jadą na Eurobasket i zobaczą, jak ta impreza wygląda. Zobaczą też, gdzie jest ich miejsce w szeregu. Ja również byłem równany z ziemią wielokrotnie w mojej karierze i najpierw, żeby się podnieść, to trzeba upaść. Dlatego nawet wysoka przegrana będzie z korzyścią dla nich. Czyli nie widziałem tutaj wsparcia pana Gortata, jeżeli chodzi o nasz zespół, i świetnie to też podkreślił Łukasz Koszarek po Eurobaskecie, że Marcin Gortat często powtarza, że chce być liderem reprezentacji. Musi jednak bardziej poświęcić się dla drużyny. Jeśli tego nie zrobi, liderem kadry może być dla kibiców, sponsorów i dziennikarzy, ale na pewno nie dla zawodników. I tutaj to już mówię, samo z siebie wychodzi, tak? Kolejnym razem charakter podczas Eurobasketu 2015, kiedy pan Gortat narzekał na presję, na to, że musi grać, że musi wygrywać mecze i nie mógł pogodzić się z krytyką dziennikarzy po tych mistrzostwach, w rozmowach z nami, z zespołem, w hotelowych pokojach gdzieś tam w zaciszu. Kolejny raz chciałem zapytać o wsparcie, jakim Marcin Gortat darzył Przemysława Karnowskiego, zawodnika, z którym przez wiele lat grałem razem w zespole, i Marcin Gortat wziął go pod swoje skrzydła, mówiąc brutalnie, trochę go zostawił z tym wszystkim samego, pokazał mu świat wielkiej koszykówki, ale nie miał jakoś być może siły, chęci, a może właśnie charakteru, aby zachęcić chłopaka do pracy nad tym, i przez to dzisiaj Przemek Karnowski, zamiast być naszym wielkim wsparciem w reprezentacji, na co ja osobiście liczyłem, musi borykać się z kontuzjami, wraca do gry. Mam nadzieję, że będzie sobie dobrze radził. Chciałem jeszcze nawiązać do gali przeglądu sportowego, bo ten temat odpuściłem już dawno temu, ale tu również duża krytyka wylała się na chociażby moją osobę, że nie wyczytałem przyjaciela pana Gortata, Adama Waczyńskiego, po odebraniu nagrody za zespół roku. Chciałem tylko zaznaczyć, że to, że ja nie wyczytałem żadnego zawodnika wówczas, podziękowałem wszystkim po prostu ogólnie, ale wydaje mi się, że Marcin Gortat był po nas nagradzany za pracę jego fundacji, w której również Adam Waczyński bierze udział często, i nie wspomniał ani słowa, ani nie pogratulował naszemu zespołowi, ani też nie wspomniał o tym, że Adam Waczyński też przykłada się do tego, żeby pomagać jemu w rozwoju i promowaniu koszykówki, co uważam, że też mógłby wesprzeć. Na koniec posłużę się też cytatem ostatnim już, a propos pana Gortata, cytuję: wciąż wszystkim powtarzam, że chciałbym pewnego dnia zostać prezydentem Polski. Mówię to serio, bo interesuję się polityką. Musiałbym jednak zacząć wspinać się od niższego stołka, aby dojść na sam szczyt, stwierdził. Nie wiem, z takim charakterem ja osobiście nie chciałbym takiego prezydenta. I na koniec taka mała anegdotka, ponieważ osobiście też brałem udział w treningach NBA. Wiem, na czym to polega. Wiem, że scouting, jeżeli chodzi o zawodników, jest bardzo duży research robiony na temat każdego z nas. Wiedzą o nas wszystko praktycznie, od A do Z, od narodzin, aż po moment, w którym stajemy przed nimi. I nie dziwi mnie w ogóle, że po tylu latach w NBA, po całym tym researchu robionym przez scoutów, Marcin Gortat ma ksywkę, jaką ma, czyli Polski Młot. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, to jest ten moment, tak jak wspominałem, jest na sali mikrofon, tutaj z sali. Bardzo proszę o przedstawienie się, z tamtej strony bym poprosił, o przedstawienie się i oczywiście zadawanie pytań. Mateusz, pan prezes, są do Państwa dyspozycji. Już tutaj mikrofon idzie w stronę dziennikarza. Mateusz Ligenza, Polskie Radio. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, panie Mateuszu. Ja mam pytanie, bo głównie ta krytyka związana z pana osobą wywiązała się po tym meczu z TSK. I ja o ten mecz właśnie chciałbym zapytać. Dlatego, jak pan się czuł, grając jednak wtedy w tym meczu z koszulką, z Gazpromem
napisanym jednak. Czy był pan trochę zmuszony może do tego spotkania, czy niekoniecznie, jak to wyglądało? Bo i czy zdawał pan sobie sprawę, że trochę do tych celów propagandowych jednak pana osobę wykorzystano? I oto są te takie największe zarzuty, jeśli chodzi o ten mecz. I czy pan sam nie chciał może zagrać w tym spotkaniu? Z jakiej prasy tutaj pan? Mateusz Ligęca, Polskie Radio. Polskie Radio. Dzień dobry. Tak, dzień dobry. Jeżeli chodzi o mecz CSKA, to tak jak wspomniałem już, ja byłem podczas negocjacji i podczas sytuacji rozwiązywania kontraktu. Nie była to klarowna. Byłem dalej, powiedzmy, byłem pod tym kontraktem i nie było za bardzo wyjścia. Jeżeli chodzi o moje uczucia, myślę, że szczęście, że miałem maskę, która gdzieś tam ze względu na problem z nosem ówczesny trochę przykrywała to wszystko, ponieważ nie życzę nikomu, powiedzmy, takiej sytuacji. Jak się udało rozwiązać umowę, to znaczy... Po meczu z CSKA od razu na drugi dzień rozmawiałem z trenerem, który, no, tak jak wspomniałem, widział i sam zresztą chciał ze mną również porozmawiać na ten temat, że mentalnie, fizycznie okej, jestem na boisku, ale mentalnie i gdzieś tam koncentracyjnie nie jestem w stanie poradzić sobie z tym. Czy jakieś odszkodowanie trzeba było zapłacić? Jakieś takie szczegóły dotyczące tego? I czy nie można było tego zrobić tak jak Kuzminska, który tydzień wcześniej bodajże opuścił Zenit? Jak się różniły te sytuacje? Dziękuję. Kuzminska opuścił Zenit jako pierwszy. Nie, pierwszy najpierw opuścił Zenit, drugi był Kuzminskas. Różnica między Kuzminskasem a mną, po raz kolejny powtórzę, Mindaugas Kuzminskas miał kontrakt do końca tego sezonu. Ja mam kolejne 2 lata, miałem zapisane w kontrakcie, gwarantowane. I jakie była pierwsza część pytania? Na ten temat niestety nie mogę udzielać odpowiedzi, ponieważ jest to tajemnica umowy handlowej i to też się wiązało z moim rozwiązaniem kontraktu. Ja troszeczkę dopowiem, bo Mateusz przede wszystkim, szanowni państwo, był jeszcze miesiąc temu wszyscy byliśmy zadowoleni, bo to był kapitan drużyny euroligowej, która walczyła o Final Four Euroligi. To tak by the way, że każdy zawodnik pełni inną rolę. Mateusz w drużynie z Sankt Petersburga pełnił rolę najważniejszą, bo był kapitanem tej drużyny. I jeżeli pan mnie pyta, czy pyta pan Mateusza o to, jak się czuł, to jestem ciekawy, czy pytamy innych zawodników, którzy grają do dnia dzisiejszego, jak się czują, no bo z tego co wiem, to Mateusz dzisiaj, ja go widzę, jest obok mnie, rozwiązał kontrakt, co nie było proste, bo miał kontrakt gwarantowany, a są jeszcze Polacy, którzy grają normalnie w Rosji i wszystko, rozumiem, jest w porządku, a hejt, który wylał się na Mateusza, bo akurat sponsorem jego drużyny był Gazprom, szanowni państwo, miesiąc temu wszyscy byliśmy dumni z tego, że Mateusz, nasz kapitan, jest kapitanem drużyny, która walczy o Final Four Euroligi i mając jeszcze kontrakt 3-letni, to nikt z nas nie był w stanie przewidzieć tego, co się wydarzy. Tak samo jak nie byliśmy w stanie przewidzieć COVID-u, nie byliśmy w stanie przewidzieć agresji, wojny w Ukrainie, którą wypowiedziała Rosja. Myślę, że to, co i możemy z tego się dzisiaj cieszyć, to, że Mateusz jest z nami, że udało się dojść do porozumienia, co nie było wcale proste. To była naprawdę bardzo długa praca w zaciszu gabinetów. Niektórzy z państwa dzwoniliście do mnie, żebym się wypowiadał, żebym powiedział, co robimy, czy coś się dzieje. Ja permanentnie odpowiadałem państwu, że przyjdzie czas na to, żeby odpowiedzieć, co robiliśmy przez ten czas. No i dzisiaj jesteśmy tu i nasze plany, które ustaliliśmy sobie z Mateuszem, na szczęście zrealizowały się. Bardzo proszę. Dzień dobry, Gabriel Rogaczewski, Kanał Plus Sport. A propos tych planów i rozwiązywania kontraktu chciałem zapytać, bo oczywistym jest to, że w takiej trudnej sytuacji liczy się najpierw rodzina i wyjazd. Natomiast tutaj też padło takie zdanie, że obecnie sportowiec Polski w Rosji to nie jest coś normalnego i że ty, Mateusz, byłeś bardzo zdeterminowany do tego, by rozwiązać ten kontrakt, ale ostatecznie okazało się, że trzeba było w pewien sposób porozmawiać z samym klubem, by trochę psychicznie pokazać, że to jest trudna sytuacja. Zastanawiam się, czy w tym wszystkim
Nie mieliście panowie trochę większej pretensji do tego, nie do samego klubu, nie do samej Rosji, a do FIBA czy do jakiegokolwiek innego organu, że nie zareagował wcześniej, że znaczy, trzeba to było rozwiązać przez klub, a nie w żaden inny sposób. Znaczy, przede wszystkim FIFA zawiesiła na 3 miesiące, proszę pamiętać, i faktycznie Grzegorz Krychowiak zmienił teraz klub, z czego no, jesteśmy zadowoleni, no bo akurat Grzegorzowi się to udało, tylko trzeba pamiętać, że za 3 miesiące według tego, co FIFA, jaką decyzję podjęła, Grzegorz Krychowiak musi wrócić do Lokomotivu. Jest wielu innych graczy, którzy na dzień dzisiejszy jeszcze grają w Rosji. FIBA wyznaczyła zarząd światowy na 25 marca i tam ta sprawa będzie dyskutowana. Dzisiaj Mateusz nie chciał też mówić o tym, że zawodnik, który opuścił wcześniej, będzie miał perturbację z BAT-em, bo na pewno klub wystąpi do BAT-u. A dla nas najważniejsze było to, żeby Mateusz rozwiązał kontrakt obustronnie i żebyśmy nie zablokowali Mateusza kariery na kolejne 2 lata, bo tym groziło wyjechanie tak wczesne, że Mateusz nie odzyskałby listu czystości z klubu. I nade wszystko kariera Mateusza z perspektywy Polskiego Związku Koszykówki jako człowieka i kapitana reprezentacji Polski, to było najważniejsze, żeby rozwiązać kontrakt obustronnie i żeby nie było możliwości zawieszenia Mateusza na kolejne 2 lata. To pozwolę sobie, widzę, że już Mateusz, chyba że chcesz coś dodać. Ciężko tutaj coś dodać. No. Chyba w tym momencie nie podjęła żadnej decyzji i jedną rzeczą jest, powiedzmy, zawieszenie kontraktu i potem, nie wiem jak to będzie w kontekście FIFA, nie wiem, powrót zawodników od, nie wiem, sierpnia, września, czy jak, no to, no mówię, to mówi samo za siebie. To jeszcze a propos tej przyszłości, najważniejsze, że udało się faktycznie wywalczyć schemat tego, byś nie musiał pauzować 2 lat w profesjonalnej koszykówce. Co w takim razie jest z przyszłością, gdy już jesteś teraz w Polsce? Nie wiem, to czas pokaże. Na razie jestem bezrobotnym, także zobaczymy, co będzie dalej. Nie wiem, na jak długo. Oczywiście agent na pewno pracuje, aczkolwiek nie mam jakiegoś większego ciśnienia. Ostatnie dni, tygodnie kosztowały mnie dużo nerwów i dużo stresu. Także myślę, że na razie się wstrzymam z odpowiedzią, co dokładnie dalej. Na bardzo pewno proszę. Dokładnie dalej, to tylko ja tak dodam, że naszą kadrę czekają ważne mecze i mam nadzieję, że Mateusz już będzie na parkiecie wspierał naszych zawodników i to, co zawsze robi, najlepiej rzucał do kosza. To po pierwsze, a po drugie Eurobasket, szanowni państwo, i mam nadzieję, że tam pojedziemy sprawić niespodziankę i powalczyć o jak najlepszy wynik, a to, co wspominałem z Mateuszem na parkiecie, zawsze nam się to udaje. Dobry, Klaudia Kowalczyk, Radio Nowy Świat. Jak twoją decyzję, czy w zasadzie waszą rodzinną decyzję odbierali koledzy Rosjanie z szatni? Jak oni się zachowywali? Bo nie jesteś jedynym obcokrajowcem w tej szatni, czy nie byłeś? Jak oni się do was odnosili? Czy to były jakieś właśnie próby przekonania? Znaczy na początku, kiedy wszyscy, powiedzmy, wróciliśmy po tym okresie, tutaj chciałbym zaznaczyć, że to nie były żadne wakacje, tak jak to było przedstawione w mediach, tylko to był po prostu okres, w którym mieliśmy czas na sprowadzenie naszych rodzin do krajów. Na początku było czuć oczywiście delikatny dystans między obcokrajowcami a Rosjanami, aczkolwiek mówię, no oni też rozumieli trochę sytuację, która jest i na pewno ten dystans był odczuwalny, ale też, tak jak mówię, no musieliśmy, no jesteśmy drużyną i wykonywaliśmy nasze obowiązki, tak. Agnieszka Łapacz, Polsat Sport. Była mowa o tej fali hejtu, która się wylała. To wydaje się, można tak to odebrać, że wszystko nakręciło się przez to, że po prostu nie było żadnej informacji. Dlaczego trzeba było tak długo czekać na jakąkolwiek informację, na jakiekolwiek słowo, bo faktycznie, jeżeli było powiedziane, że chcecie rozwiązać kontrakt i że są takie działania podejmowane, to dlaczego nie można było uspokoić po prostu ludzi, którzy się z tym nie zgadzali, co się dzieje? Bo takie sprawy, ja odpowiem, załatwia się w ciszy. Jeżeli Mateusz użyłby w swoich mediach, których nie ma, lub dał wywiad, to groziło mu dużymi sankcjami. Zresztą z tego, co pamiętam, to wszystkie stacje telewizyjne wracają swoich korespondentów i nikt nie relacjonuje, co się dzieje tak naprawdę w Rosji
Więc dzisiaj, czy ja jakbym zabrał głos, czy Mateusz, to wiedzieliśmy, że to może tylko pogorszyć sprawę, a nie przyspieszyć. A nam zależało na tym, by Mateusz jak najszybciej wrócił do Polski i ten kontrakt został rozwiązany, więc tym bardziej boli, że nikt nie wykonał telefonu z tych, wydaje się, bliskich osób, którzy wiedzą, co to znaczy kontrakt zawodowy, i nie zapytali, jak można pomóc, tylko od razu poddali Mateusza krytyce, z czym mojej zgody jako prezesa związku nie ma. Ja chciałbym się jednak odnieść jeszcze też do dopowiedzieć trochę, co prezes już rozpoczął. Mieszkam w Rosji od 4 lat, mieszkałem w Rosji. I tam troszeczkę to inaczej wygląda niż u nas, jeżeli chodzi o zabieranie głosu i wypowiadanie się. Dlatego też w trosce o bezpieczeństwo mojej rodziny nie zabierałem głosu. Inaczej, to możemy powiedzieć coś więcej, co groziło, jak to było, żeby też wyjaśnić jakby tę sytuację. Ale państwo to... też mieli możliwość zobaczenia nawet w mediach. Wydaje mi się, że duże portale pisały o tym, jak, nie wiem, ludzie za protestowanie przeciwko wojnie byli aresztowani. Chociażby w Petersburgu też była sytuacja, że weteranka chyba wojenna, nie wiem, 80-90-letnia pani była również aresztowana. Tak jak mówię, ja uważam, że podjąłem najlepszą decyzję, jaką mogłem, jeżeli chodzi o ówczesne milczenie ze względu na moją rodzinę i bezpieczeństwo. Podsumowując, więc rozumiem, że to kwestie bezpieczeństwa, a czy w momencie, kiedy był wydany ten komunikat o wakacjach, czy wy też w jakiś sposób sprzeciwialiście się, żeby było to nazywane po imieniu, a nie tak trochę dookoła i udawanie, że faktycznie wy wyjechaliście, wróciliście i nic się nie dzieje? To znaczy na ten temat też były prowadzone rozmowy wewnątrz, powiedzmy, szatni, tak, rozmawialiśmy też z GM-em i tak dalej i... Dużo się nie dało zmienić pod tym kątem, tak? Klub ma prawo do powiedzmy swoich social mediów i wydawania swoich komunikatów i podpisując kontrakt również dajemy im prawo do wykorzystywania naszych wizerunków i w taki sposób również mogą to robić, także... Piotr Wesołowicz, Sportwell. Króciutko do pana prezesa. Jedna rzecz. Pojawiała się w mediach informacja, że w sprawę Mateusza Ponitki także zaangażował się polski rząd. Jakieś dementi czy potwierdzenie? Może pan jakoś się odnieść do tego? Rozmawialiśmy z panem ministrem sportu i turystyki Galinem Bortniczukiem i faktycznie był zainteresowany tą sytuacją, za co też mu dziękujemy. Pytał, jak może pomóc, co możemy zrobić, tylko że proszę pamiętać, że to akurat kontrakt zawodowy, tutaj naprawdę było ciężko. My próbowaliśmy i tu prezesowi Bachańskiemu trzeba podziękować, dosyć mocno naciskać na FIBE, by ta podjęła decyzję o wykluczeniu Rosji z członka FIBY i to by nam pozwoliło bez żadnych konsekwencji, by Mateusz wrócił do Polski i stał się wolnym agentem. Karol Makowski, Polski Sport. Mam pytanie do Mateusza. Dosyć dużo mówiłeś o relacji z Marcinem Gortatem. Czy jest szansa na jakiś cień dobrych rozmów w przyszłości z Marcinem i z jego, no nazwijmy to, otoczeniem? Bo dosyć dużo, skrytykowałeś dosyć. To znaczy, wie pan co, ja się nigdy na ten temat nie odzywałem. Tak na dobrą sprawę. To chyba jest pierwszy raz, kiedy... A nie, jeszcze była sytuacja w Chinach, jeżeli państwo pamiętacie, którą skomentowałem wówczas. Aczkolwiek ja do Marcina Gortata, tak jak powiedziałem, osobiście nigdy nic nie miałem, ale jeżeli Marcin Gortat na Twitterze powoduje, że gdzieś ten fala hejtu na mnie zamiast wyciszać się, czy powiedzmy być w tym samym miejscu, ona narasta, co potem może grozić, tak jak już wcześniej wspomniałem, jakimiś tam skutkami zdrowotnymi, to ja musiałem dzisiaj zabrać głos. I ja nie wiem, co Marcin Gortat będzie robił, czy będzie w koszykówce, czy będzie w żużlu, czy będzie nie wiadomo gdzie. To są jego sprawy. Ja w to nie wnikam. On żyje sobie swoim życiem. Ja się w jego życie nie mieszam. W jego obowiązki się nie mieszam, także nie wiem, ale na jakiej podstawie miałyby jakieś takie, na jaki temat mielibyśmy rozmawiać? Tutaj jest pytanie moje. Okay.
Korneliusz Rzeźwicki, TVP Sport. Ja mam pytanie do pana Mateusza. W czasie narastania wojny, jak sam zauważyłeś, byłeś obecny cały czas w Rosji. Mam pytanie, jak ten atak, jak ta agresja rosyjska wpłynęła na opinię publiczną? Z jednej strony mówiłeś o protestach, z drugiej strony mieliśmy ostatnio wiec poparcia dla Putina. Czy faktycznie czułeś się jako taki element tej maszyny propagandowej? Czy faktycznie jakiekolwiek nastroje opinii publicznej wpływają faktycznie na ten konflikt? To znaczy w Petersburgu, tak jak ja byłem, to wiele osób zachowywało się, jakby tak na dobrą sprawę nic się nie działo, tak? To jeżeli coś zaczyna się dziać, no to jest to bardzo szybko, powiedzmy, rozwiązywane. O, może w ten sposób się wypowiem. Bardzo złożone pytanie. To ciężko tak powiedzieć, mówię, no być tam w danym momencie i myśleć o tym, żeby rodzinę jak najlepiej zabezpieczyć i żeby jakoś tam wydostać się i spróbować wrócić do domu. A druga rzecz jest chodzenie gdzieś tam po mieście i sprawdzanie, co się dzieje. Tak? Myślę, że to, co jest propaganda, powiedzmy, ze strony rosyjskiej, powinniśmy też traktować trochę z przymrużeniem oka. Na pewno nadchodzi bardzo ciężki czas dla Rosji. I zobaczymy, jak oni sobie z tym poradzą i tak na dobrą sprawę oglądałem też w jeden dzień, w zasadzie chyba przed meczem z Moskwą, popularny rosyjski kanał z wiadomościami i zdecydowanie mocno się to różni od tego, co od przekazu, który jest tutaj w Europie i w kraju. To jak właściwie jest to pokazywane? Nie mówię oczywiście o wojnie na Ukrainie, a o bezpośrednio sytuacji sportowej, o twoim odejściu. Jaka informacja trafia do opinii publicznej? Dziękuję. Z tego, co wiem, chyba pojawiły się jakieś artykuły z rosyjskiej strony na mój temat. Nie wiem dokładnie, jak jestem w nich przedstawiany, ale myślę, że no, na pewno będzie, powiedzmy, nasza racja i ich racja. Cytując klasyka. Marek Cygliński, Polska Agencja Prasowa. Cieszymy się, że jesteś w Polsce, Mateusz, i że będziesz grał dla reprezentacji, ale ja troszeczkę nie na ten główny temat, ale też dotyczący rodziny i reprezentacji. Tajemnicą Poliszynela było, że jesteś w konflikcie ze swoim bratem Marcelem i tak jakby jest warunek podstawiony kolejnym trenerom taki, że nie możecie razem zagrać w drużynie narodowej. Żebyście teraz, jak tak szczerze rozmawiamy na ten temat, wypowiedział. Co ty o tym sądzisz? Tak, jest konflikt między mną a Marcelem. Nie będę w niego wchodził i tutaj komentował, co dokładnie i tak dalej. Myślę, że to powinno na dzień dzisiejszy zostać między nami, chyba że on będzie sobie tego życzył, żeby i on się na ten temat wypowie. A jeżeli chodzi o pytanie, czy jeżeli dobrze zrozumiałem pytanie, to czy jeżeli on jest, to mnie nie ma, jeżeli ja jestem, to... Powiem tak, ja nie jestem trenerem reprezentacji Polski, decyzje personalne podejmuje trener. Wcześniej był to Mike Taylor, teraz Igor Miličić i od nich będzie zależało, kto będzie na boisku i kto będzie w kadrze. Czyli ty nie jesteś temu przeciwny? Ja nie mam z tym nic wspólnego. Olga Przybyłowicz, Polska Agencja Prasowa. Mam pytanie, mówisz o tym, że będziesz czekał, będziesz myślał, ale czy mentalnie jesteś jeszcze gotowy, by w tym sezonie podjąć jakąś walkę w innej drużynie? Czy to jest w ogóle możliwe, bo się te okienka zamykają, więc też nie wiem, jaka jest możliwość znalezienia nowego klubu? Szczerze powiedziawszy, to dopiero dzisiaj zacznę o tym myśleć, bo ostatnie dni, tak jak mówię, było wcześniej dosyć dużo szumu medialnego wokół mojej osoby. Też próbowałem zebrać wszystkie informacje i próbowałem swoje sprawy i klubowe, i rodzinne porozwiązywać, a nie wiem, szczerze powiedziawszy nie wiem. Jeżeli nadarzy się jakaś okazja, na pewno brakuje mi koszykówki. Jestem koszykarzem, nie jestem ani politykiem, ani lekarzem, ani żołnierzem, nikim takim. Jestem koszykarzem. Najlepsze, co robię, to jest granie w koszykówkę na ten moment i na pewno mi tego brakuje ze względu na to, że wcześniej też byłem kontuzowany. Teraz wybuchła wojna, mój sezon na pewno mocno się skrócił i zależałoby mi na pewno, żeby trochę pograć w koszykówkę, aczkolwiek nie będę tego robił też na siłę. Jeżeli poczuję, że dam radę, powiedzmy, miesiąc, dwa jeszcze gdzieś rozegrać, to na pewno to zrobię.
Mogę powiedzieć, to nie zdradzę chyba moją tajemnicę, że dzisiaj nawet Mateusz przed konferencją odbył tutaj trening na siłowni, bo ruch jest ważny, potrzebny i kontynuuję. Jeszcze jedno mam pytanie do Mateusza, być może do pana prezesa będzie mógł mi na to odpowiedzieć. Czy po ewentualnym wykluczeniu Rosji z FIBA, z federacji, twój kontrakt będzie miał jeszcze jakieś dalsze reperkusje? Czy to już jest zamknięta sprawa i decyzja ewentualna FIBA nie ma żadnego znaczenia? To już jest koniec. Dlatego właśnie mówię, no tu została wykonana olbrzymia praca. Nie mogę o wszystkim opowiadać. Jestem wdzięczny klubowi za to, że 2,5 roku mogłem tam występować na najwyższym poziomie. Tak jak prezes wspomniał, 9 miesięcy temu, gdy podpisywałem przedłużenie kontraktu w Zenicie 3-letnie, to wszyscy mi gratulowali tego, że będę grał na najwyższym poziomie europejskim. W młodej organizacji, która pnie się do góry i chce walczyć o jak najwyższe laury w Eurolidze, a w tym roku nawet mieliśmy szansę być w Final Four. Dlatego mówię, dla mnie osobiście w tym momencie jest to, powiedzmy, ucięcie jakiejś tam mojego takiego rozdziału życiowego i ja jestem po rozwiązaniu kontraktu, jestem wolnym agentem, mogę robić co chcę, tak? Także już tak nie wiem, jak będzie sytuacja z piłkarzami, ale za 3 miesiące ja tam już wracać musiał nie będę, tak? Nie będę musiał wracać, może tak. Jakub Wyczyński, Przegląd Sportowy. Ja mam kilka pytań, zacznę od tego, czy orientujesz się, czy ktoś z innych zawodników zagranicznych z Zenitu chce odejść albo prowadzi takie rozmowy? Na ten temat się nie wypowiem. Orientuję się, ale nie mogę na ten temat rozmawiać. Druga kwestia, padł temat zawodników rosyjskich, jak wyglądały jakby nastroje w szatni, ale no na pewno przez te kilka lat poznałeś kilku rosyjskich koszykarzy bliżej. Masz tam jakieś znajomości? Czy oni jakoś rozmawiali z tobą na ten temat, albo ty na temat stosunku do wojny, czy oni jakby zerwaliście kontakty? To znaczy, może porównam to do pracy, no jeżeli z kimś pracujesz przez, nie wiem, 3 lata w tym samym zespole, w tym samym pokoju, siedzisz, nie wiem, biurko w biurko i powiedzmy, jest ci ta osoba okej, nie masz ani za, ani przeciw, przepraszam, to siłą rzeczy, nie wiem, nawiązuje się jakaś relacja i w tym momencie, no jeżeli wybucha konflikt niezależny od nich, to ciężko jest tak, nie wiem, podejść do osoby, z którą, nie wiem, masz, powiedzmy, jakiś tam kontakt i powiedzieć, dobra, nie będę z tobą rozmawiał już więcej, tak? Wydaje mi się, że na pewno te nasze stosunki się oziębiły, na pewno pojawił się dystans, ale mówię, no oni też akurat w klubie nie są odpowiedzialni za to, co się wydarzyło. Jeszcze wspominałeś o kwestii tego, że pomagasz Ukrainie powiedziałeś mentalnie i jakoś jeszcze w inny sposób, jakbyś mógł jakieś szczegóły, czy... Ale to, co ja robię, no, powiedzmy, to nie jest po to, żeby ktoś klaskał i mówił mi super, że pomagam, tylko robię to dla siebie, w sensie nie, że dla siebie, tylko dla osoby, której pomagam. Nie robię tego pod publikę, dlatego wolę się na ten temat nie wypowiadać i to pozostanie moją prywatną sprawą. Jeszcze może ostatnie o sprawy zdrowotne, rozumiem, że z tym nosem to już wszystko okej, tak? Tak, z nosem jest okej, aczkolwiek, no nie wiem, jeżeli gdzieś będę kończył sezon, to pewnie dalej tą maskę będę używał do końca sezonu. Raz jeszcze Agnieszka Łapacz, Polsat Sport. Czy z aktualnej reprezentacji, no bo były słowa krytyki od, jak się odniosłeś od Marcina Gortata, ale czy z aktualnej reprezentacji, od zawodników, od, nie wiem, trenera, czy było też wsparcie, czy jakiekolwiek sygnały do ciebie docierały, czy tutaj było tylko, jakby tylko te negatywne sygnały? To znaczy, ja myślę, że od osób, które były związane z koszykówką i które, powiedzmy, nie mają problemu z tym, że osiągnęliśmy jakieś sukcesy ostatnimi czasy, to te osoby rozumieją sytuację i też dostałem wiele wiadomości, SMS-ów, które były bardzo wspierające i rozumiejące moją sytuację. To nie było tylko tak, że wszyscy teraz z koszykówki się rzucili na mnie, bo Marcin Gortat tak powiedział, tylko mówię, to była bardzo złożona sprawa i mam nadzieję, że nikt z moich kolegów na boisku nie będzie musiał przez to przechodzić, bo trochę zdrowia to kosztuje. Pytam w kontekście tego, że pojawiły się głosy,
żeby Mateusz Ponitka w reprezentacji nie grał? I czy ze swojej strony w ogóle była taka myśl, że nie chcesz, zrezygnujesz i jakby nie będziesz w to brnął dalej? Czy nie, nawet przez moment to nie przeszło ci gdzieś tam przez głowę? Znaczy ja może to pozostawię Państwu do że tak powiem, do rozważania, ponieważ ja reprezentacji, tak jak powiedziałem, 126 meczów już rozegrałem. Uważam, że dużo przez czas mojej kariery tej reprezentacji pomogłem, a dużo sam też poświęciłem dla tej reprezentacji, więc na pewno pod tym kątem, czy ja będę grał, czy nie będę grał, ja jestem do dyspozycji. Jeżeli trener uważa, że mogę grać i mogę pomóc zespołowi, ja będę w czerwcu i w sierpniu do dyspozycji. I we wrześniu. A tylko przypomnę, jeszcze raz powtórzę, Mateusz od 14 roku życia występuje we wszystkich kadrach narodowych i nigdy nie odmówił tej kadrze. Tym większy szacunek powinien się należeć temu zawodnikowi, większe zrozumienie. I to, co powtórzę, największe sukcesy, te, które pamiętamy, 2010-2019, Mateusz w składzie. I wrócę jeszcze tylko do zawodników rosyjskich, bo oziębiły się te kontakty, o tym powiedziałeś, ale czy dzięki temu, że oni mają większy dostęp do tych wiadomości ze świata, przez to, że mają zawodników ze świata w swoim zespole, to czy do nich docierało więcej, czy wy w ogóle jakkolwiek próbowaliście im powiedzieć, co się dzieje, czy zupełnie ten temat był odsunięty? To znaczy, ja nie chciałbym się wypowiadać w tym temacie, ponieważ nie chcę, aby ktoś miał jakieś, nie wiem, problemy z tego względu, także wolałbym tego nie ruszać. Raz jeszcze Gabriel Rogaczewski, kanał Puls Sport. Ja pozwolę sobie jeszcze podciągnąć wątek reprezentacji. 126 spotkań, kupa czasu i kolejne już niedługo przed tobą. Zastanawiam się, jak się czujesz z tym, że no mało osób rozumiało tę twoją naprawdę specyficzną sytuację, nie w kontekście zawodników czy działaczy, a po prostu zwykłych kibiców, że większość kibiców, która krytykowała cię naprawdę mocno, za chwilkę będą tą samą grupą, która będzie cię wspierać w koszulce reprezentacji. Czy ty jesteś w stanie ich zrozumieć przez to, jak mało było wiadomo tej sytuacji, czy mimo wszystko osobiście jesteś po prostu na nich zły? Zły. Nie, znaczy ja powiem tak, żona super mi powiedziała ostatnio taką, powiedzmy, takie porównanie mojego życia jako sportowca i osoby publicznej, że droga jest bardzo krótka od zera do bohatera i z powrotem, i z powrotem, i z powrotem. Także ja liczyłem się na pewno z tym, że moja sytuacja nie jest łatwa. Na pewno będzie trudna, powiedzmy, do rozwiązania i tak dalej. Teraz ja pozostawiam to kibicom. Tak jak mówię, jeżeli trener powoła mnie do reprezentacji na kolejne mecze, to ja się stawię, dam z siebie wszystko, tak jak zawsze to robiłem dla reprezentacji Polski. A kibice zrobią to, co będą chcieli zrobić. Ja nie jestem za nich odpowiedzialny i nie jestem w stanie w żaden sposób, powiedzmy, na nich wpłynąć w tym momencie. Jeszcze raz Mateusz Rzygiel za Polskie Radio. Panie prezesie, do pana jedno pytanie mam, bo właśnie wspomniał pan o sportowcach polskich, którzy grają w klubach rosyjskich. Na szczęście z każdym dniem jest ich coraz mniej i oby tak było, ale mieliśmy dwóch koszykarzy w Rosji, którzy grali. Marcel rozwiązał jako pierwszy kontrakt i mam pytanie, czy on nie chciał wziąć udziału może w podobnej konferencji prasowej i zabrać głos? I czy pan jako prezes może konsultował się, jak on rozwiązał kontrakt, żeby pomóc Mateuszowi? Konsultować nie konsultowałem, jak rozwiązał swój kontrakt, ale też wykonałem do niego telefon i powiedziałem, że jesteśmy gotowi pomóc. Jeżeli będzie czegokolwiek Marcel potrzebował, to dostanie wszystko to, czego, w czym będzie potrzebował pomocy. Więc Marcel powiedział, że nie ma problemu, bo akurat on miał troszeczkę inny przypadek i był już na końcu rozwiązania swojego kontraktu. Ja dowiedziałem się, że szczęśliwie wrócił, więc każdego zawodnika, który polskiego oczywiście i koszykarza, który grał za granicami Polski w Rosji, śledziłem, byłem na bieżąco informowany, wykonywałem telefony, więc nie miałem jakby powodu do zmartwień, jeżeli chodzi o Marcela, bo Marcel bardzo płynnie się udało rozwiązać ten kontrakt. Ja też nie będę mówił, jakie tam były
jaki kontekst, bo jest tak czasami, że niektóre kluby zalegają z płatnościami, niektóre nie zalegają, z jednym jest dużo łatwiej zerwać kontrakt, z drugimi nie. Ale cieszę się, że Marcelowi też się udało rozwiązać ten kontrakt i że Marcel już dzisiaj występuje w drużynie niemieckiej i kontynuuje swój sezon. Z Mateuszem była to bardziej złożona kwestia, bo tutaj klub nie chciał wypuścić Mateusza. Ostrzył sobie zęby na mistrza Rosji. No i to było zupełnie jakby dwa różne światy, ale każdy ten świat był mi znany. Z Marcelem nie potrzebowaliśmy konferencji, bo nie pamiętam, żeby jakiś hejt wylał się na Marcela, żeby ktoś z Państwa lub też byłych koszykarzy napisał coś nieprzychylnego Marcelowi. Jeżeli tak by było, to taka sama byłaby reakcja. A w przypadku Mateusza wylał się hejt, to jest po pierwsze. Po drugie, jest też kapitanem naszej reprezentacji, więc jeżeli Mateusz chciał i zwołać konferencję, to my jesteśmy do dyspozycji zawsze i zawsze stajemy po stronie naszych graczy. I do pana Mateusza, takie trzy pewnie krótkie pytania, ale o przyszłość pana, czy na przykład wyobraża pan sobie, żeby zagrać w polskiej ekstraklasie, czy celujemy w rynek zagraniczny i jeżeli, daj Boże, sytuacja na Ukrainie się uspokoi, to czy wyobrażasz sobie przyszłość w ogóle ponownie kiedyś na parkietach rosyjskich? Pierwsze pytanie o polską ekstraklasę. Wydaje mi się, że okienko jest zamknięte, także tutaj temat jest zakończony. Druga rzecz, jakie było drugie? Możemy szybko krótkie? Otworzyć. Jakie drugie było pytanie? Czy kiedyś wyobrażasz sobie, żeby wrócić na parkiety rosyjskie? Na dzień dzisiejszy raczej nie. I trzecie? I ostatnie chciałem zapytać o to, bo czy uważałeś, że jesteś może takim trochę zakładnikiem Zenita pod względem tej sytuacji? Czy to chodziło o to o brak bezpieczeństwa w Rosji jako w państwie? Bo wcale nie musiałeś się może opowiedzieć przeciwko agresji, ale może zabrać tylko sam głos, że nie wiem, że chcesz odejść. Prawda? Niekoniecznie trzeba było manifestować, bo tam o tym też manifeście trochę mówiłeś. Dziękuję. Ale jeżeli chodzi o moją sytuację klubową, to wydaje mi się, że już wszystko Państwu wyjaśniłem i jakby Mateusz nie chciał odejść, nie był tak zdeterminowany, to by Mateusz dzisiaj z nami tutaj nie siedział. Od początku, jeszcze raz powtórzę, od 25 lutego była pełna determinacja do tego, żeby Mateusz rozwiązał kontrakt i dzisiaj Mateusz jest z nami. Łukasz Majek, Rzeczpospolita. O pana determinacji wiemy, ale jakby o drugiej stronie, czy Zenit, klub sponsorowany przez Gazprom i jednocześnie Zenit z Petersburga, czyli miasta Władimira Putina, tak? Czy to miało jakieś, czuł pan w rozmowach, że to stanowisko jest sztywniejsze dlatego właśnie, że to jest taki klub? Czy albo ktoś dawał wprost do zrozumienia? To znaczy przede wszystkim, tak jak już wspomniałem na samym początku, jestem wdzięczny Zenitowi za czas, który tam spędziłem, ponieważ był on dobry dla mojego rozwoju koszykarskiego. I również za samo rozwiązanie końcowe sprawy również jestem wdzięczny. Na pewno klub ma, powiedzmy, powiązania z, no, Gazprom jest naszym, był, w sensie był naszym, nie wiem jak to powiedzieć, już nie jestem częścią tego zespołu. Także na pewno Gazprom jest głównym sponsorem klubu Zenitu, ale ja nie odczuwałem tego w taki sposób. Także po prostu skupiliśmy się na naszych rzeczach, skupiliśmy się na tym, żeby rozmawiać na ten temat, aby rozwiązać kontrakt i to nam się udało. Rafał Tymiński, Przegląd Sportowy. Ja mam takie pytanie do pana prezesa w pierwszej kolejności. Wspomniał pan o tym, że minister Bortniczuk był zainteresowany, że ofiarował pomoc i tak dalej, że byliście w stałym kontakcie i monitorowaliście sytuację. No, nasuwa mi się takie pytanie, czy nie można było zadziałać wcześniej po prostu i pomóc Mateuszowi w tym, żeby w ogóle do Rosji nie musiał wracać po tych tak zwanych wakacjach. Przed wojną? Nie, nie, nie. Między momentem, kiedy dowiedział się pan, że Mateusz chce rozwiązać kontrakt, a momentem, kiedy musiał wrócić do Rosji po tak zwanych wakacjach wykorzystanych przez Gazprom jednak obrzydliwie propagandowo. I drugie pytanie do Mateusza. Mateusz, czy ty chcesz być nadal kapitanem reprezentacji Polski? To ja odpowiem. Po pierwsze, przed wojną nie wiedzieliśmy, że coś takiego będzie miało miejsce. Tak, ale ja chcę tak...
Nie robię. Tak, to już odpowiadam panu spokojnie, proszę się nie denerwować. To jest po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o to, po powrocie, po tych tak zwanych wakacjach, o których pan mówi, to trzeba pamiętać, że to tak Zenit nazwał, że to były wakacje, a to wcale nie były wakacje. To znaczy przez Onet, tak. Można było pomóc na tyle, ile się udało, to tyle pomogliśmy i myślę, że Mateusz najlepiej wie, na ile Polski Związek Koszykówki mu pomógł w tym czasie. Groziło to, jakby Mateusz nie wrócił, tym, że nie zostałby rozwiązany z Mateuszem kontrakt, wręcz przeciwnie, mógłby być zablokowany na kolejne 2 lata i nie mógłby nigdzie grać. Wiem o tym, więc chciałem zapytać, czy Polski Związek Koszykówki na przykład był przygotowany na to, bo tutaj padło słowa o Kuzminskasie. No też nie róbmy z niego bohatera. Kuzminskas dostał jasne wsparcie ze swojej federacji, które rozegrało się na poziomie rządowym, że ma, że jeśli chce, niech wyjeżdża w Rosji. Tylko on nie może grać dzisiaj i nie będzie miał listu czystości, więc wie pan, ja powiem panu tak, poznamy to po owocach, więc to mogę pan powiedzieć, nie będzie pewnie grał nigdzie przez najbliższe lata. A to nie był naszym celem. Naszym celem było to, żeby Mateusz mógł kontynuować karierę. I albo ktoś to zrozumie, jest inteligentny, albo nie. Rozumiem, to rozumiem. Tylko chodzi mi o to, czy po prostu można było całej tej sytuacji uniknąć, działając prewencyjnie. Znaczy zadzwonić do Władimira Putina, jak pan ma telefon, to proszę zadzwonić. Nie, na przykład załatwić odpowiednią kwotę w ministerstwie na rozwiązanie kontraktu, wyłożenie tych pieniędzy na stół. Wie pan co, a trzecią stronę, wie pan co to jest umowa dwustronna między 2 stronami i gdzie pan ma trzecią stronę? Znaczy to trochę trzeba mieć inteligencji, wiedzieć co to jest rada nadzorcza, zarząd, więc wtedy możemy porozmawiać o sprawach prawa handlowego. Czyli nie można było, ministerstwo nie było w stanie pomóc w ten sposób. Litwa do dzisiaj nie może zapłacić. Rafał, czy możemy przejść do drugiego pytania? To jeszcze jest aktualne to pytanie a propos kapitana. Wydaje mi się, że trener zadecyduje, jeżeli trener dalej uważa, że powinien być kapitanem, bo nie wiem, trener Taylor wybrał mnie kapitanem, trener Mielicz wybrał również mnie kapitanem, trener Pascal, o czym dzisiaj też nie wspomnieliśmy, wybrał mnie kapitanem Zenitu Sankt Petersburg, więc w mojej karierze się to opierało na wyborach trenera. Jeżeli trener Mielicz uzna, że dalej widzi mnie w roli kapitana i tak, tego by chciał, nie mam z tym problemu. Jeszcze raz Łukasz Majchrzyk, Rzeczpospolita. Do pana prezesa tym razem mam pytanie, bo tutaj się pojawia wątek FIBA, która mogłaby coś zrobić, ale dopiero na 25 marca wyznaczono zebranie. Czy wiecie panowie, dlaczego tak późno, dlaczego tak długo trzeba czekać? Czy to można powiedzieć? Przede wszystkim to jest zarząd, który składa się z całego świata, jego członkowie, więc no, taki termin został wyznaczony przez FIBE. Oczywiście my ze swojej strony wysłaliśmy, oprócz rozmów, wysłaliśmy oficjalne pismo proszące FIBE o to, by wcześniej podjęto taką decyzję. Dostaliśmy odpowiedź, że 25 marca ta sprawa stanie na zarządzie i wtedy będzie uchwała zarządu. I też nie czarujmy się, nie wiemy jaka ta uchwała będzie, bo widać jak FIFA sobie z tym poradziła, tylko na 3 miesiące zostały zawieszone ten kontrakty zawodników, więc my wszystko robiliśmy, żeby Mateusz przed tym 25 marca wrócił do Polski i miał rozwiązany kontrakt dwustronnie podpisany. No i na szczęście to się nam udało. Halo, Krzysztof Białecki, Stowarzyszenie Polskich Mediów. Panie prezesie, ja mam taki problem, bo odczuwam, że Mateusz bardzo się stresuje postawą pana Gortata i jego kolegu. Chciałem zapytać, jakie relacje ma pan Gortat z Polskim Związkiem Koszykówki? Czy ja chciałem Polski tylko zapytać a propos pana pytania, że ja się stresuję czym, bo ja nie dosłyszałem.
czym ja się stresuję? Stresuje się pan hejtem, którego autorem jest przede wszystkim pan Gortat. Znaczy może nie, że się stresuje tyle tylko, że jeżeli ktoś zaczyna grozić mojej rodzinie lub mi, to wtedy czuję się niekomfortowo. No ale pytanie tak, jest konkretne. Co chciałem... robi, jak Polski Związek Koszykówki na to patrzy i jakie są relacje pana Gortata z Polskim Związkiem Koszykówki? Może odpowiem, jak zostawałem prezesem Polskiego Związku Koszykówki, to starałem się mieć ze wszystkimi bardzo dobre relacje. Bardzo chciałem się spotkać też z Marcinem. Spotkaliśmy się, namawiałem go do powrotu do kadry, żeby zagrał w Mistrzostwach Świata w Chinach. Prosiłem go o dyskrecję, o to, żebyśmy się spotkali we dwóch. No, okazało się, że spotkaliśmy się nie we dwóch, a w cztery osoby, no bo przyprowadził sobie pan Marcin osoby, które słuchały naszej rozmowy. No i na następny dzień dowiedziałem się, że błagałem Marcina, żeby zagrał w kadrze, co nie jest prawdą, nie błagałem go. Ja po prostu z nim odbyłem męską rozmowę, zaproponowałem mu, że może wrócić do kadry, jeżeli chce udowodnić i chce pokazać i pomóc naszej kadrze na Mistrzostwach Świata w Chinach. On definitywnie wtedy odmówił. Powiedziałem, że rozumiem jego zdanie, jeżeli już nie chce grać w kadrze, szanuję to. Na następny dzień pokazał się artykuł, w którym okazało się, że błagałem Marcina na kolanach, żeby Marcin wrócił, ale on to odrzucił. Więc wie pan, ciężko jest budować relacje z kimś, kto nie chce tych relacji utrzymywać. Ciężko jest być człowiekiem, który cały czas wyciąga rękę. Marcin na szczęście poszedł w żużel, kupił sobie kask i chyba całkiem nieźle sobie radzi w jeździe na motocyklu. Panie prezesie, ale przecież pan ma w ręku narzędzia. Każdy członek Polskiego Związku Koszykówki, każdy zawodnik ma licencję zawodniczą. Pan chyba też ma taką licencję. Jeżeli panu wprost mówi, że dziękuję bardzo, do widzenia, to co pan robi w takiej sytuacji? Ale... Znaczy ja nie bardzo widzę, co ma jedno z drugim wspólnego. No bo ma, no bo pan Gortat występuje jako aktor tutaj, który no bardzo stresuje pana Mateusza. Nie wydaje mi się, znaczy źle pan to odebrał. Według mnie, z tego co ja zrozumiałem, to nie stresuje Mateusza, tylko krytykował w perfidny sposób naszego najlepszego gracza. No i dzisiaj, z tego co zrozumiałem, to Mateusz odpowiedział na tą krytykę, ponieważ nie ma social mediów, nie jest królem Twittera, tylko jest królem parkietu. To są dwa różne stanowiska i można być królem Twittera, którym się stał nasz były koszykarz, albo być królem parkietu i prowadzić reprezentację Polski do zwycięstw. Robił to w 2010 roku jako junior, zdobywając wicemistrzostwo świata i zrobił to samo w Chinach. I znamienne, myślę, to było, że w meczu z Rosją, kiedy miał zszywaną wargę, wrócił na parkiet, rzucił się po piłkę i dograł kluczowe zagranie do Arona Cela, który trafił za 3 punkty. Ja to pamiętam, byłem tam i widziałem, z jakim poświęceniem Mateusz z całą drużyną walczyli o to, by zająć 8. miejsce na świecie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeśli oczywiście mamy pytania, to Natalia, bym cię mógł prosić tutaj na drugą stronę. Oczywiście nasi goście są do państwa dyspozycji. Jakub Wojczyński, Przegląd Sportowy po raz kolejny. Jakub, proszę. To jeszcze mam do Mateusza, to będą 3 pytania. Jedno w kwestii formalnej, bo nie chcę już sprawy Marcina Gortata roztrząsać, ale jakbyś mógł powiedzieć, kiedy ostatni raz z nim miałeś styczność, rozmawiałeś? Podszedłem ja przywitać się do niego na gali mistrzów sportu. I przywitał się? Nie, ja się przywitałem z nim. A, on też, tak. Dobrze. No podał mi rękę, no ja wyciągnąłem do niego rękę, więc ja podał. A rozumiem. Też w kwestii takiej formalnej, jak teraz wygląda w związku, że jest zamknięte niebo nad Rosją i te wszystkie zakazy, jak teraz logistyka powrotu z Rosji wygląda, jakbyś mógł przybliżyć? Ja leciałem z Petersburga do Kaliningradu, tam miałem wynajęty samochód, dwukrotnie, tak, raz z rodziną, raz busa, raz
osobówkę. Udawaliśmy się na granicę, tam raz przejeżdżaliśmy, raz ja przekraczałem sam granicę na nogach i potem stamtąd do Gdyni już miałem dosyć blisko, także tak mniej więcej to wyglądało. Jeszcze na koniec, chyba nie ma chętnych, odnośnie reprezentacji naszych, znaczy trwających eliminacji Mistrzostw Świata, jakie masz wrażenia po tym, co się wydarzyło w dwóch pierwszych okienkach i czy no z tego coś jeszcze, jakieś powody do optymizmu, może tak zapytam. No na pewno w dwóch pierwszych okienkach mieliśmy trochę pecha. Tak jak gdzieś chyba trener nawet wspominał, że jesteśmy 1-3, a mogliśmy być 3-1 lub nawet 4-0. Na pewno te niewykorzystane okazje lubią się mścić, aczkolwiek przed nami ostatnie okienko i mam nadzieję, że przyjedziemy w mocnym składzie, będziemy walczyć z Izraelem i z Niemcami i z tego co wiem, nasze szanse jeszcze są na awans. Na pewno jest to trudne do zrobienia, aczkolwiek mówię, no nie ma rzeczy niemożliwych i będziemy się o to starać i walczyć. Bardzo. Dzień dobry, Maciej Świątkowski, WP Sportowe Fakty. Ja do pana prezesa z pytaniem. Mówił pan w poprzednich dniach o negocjacjach rozwiązania umowy z Instatem, który prowadzi transmisję dla polskich lig. Na jakim etapie one są? No bo pamiętamy, że no chociażby pan się powoływał na wątki piłkarskie, Ekstraklasie już się udało piłkarskiej, a jak negocjacje Polskiego Związku Koszykówki tutaj? To rozwiązanie kontraktu, tak jak i w tym przypadku, lubi ciszę, więc proszę chwilę poczekać. Na pewno idziemy w dobrą stronę. A to kiedy moglibyśmy się spodziewać? Przyszły tydzień, następny miesiąc? Uda się. To tak mogę tylko powiedzieć, że nasi prawnicy pracują nad tym. To, co myślę, że jest najważniejsze, to są znowu umowa dwustronna, gdzie są różne klauzule, więc staramy się wyjść z tego kontraktu obronną ręką, ale robimy to wszystko powoli, spokojnie. Trzeba pamiętać, że umowy handlowe nie są proste do zerwania, bo zawsze są za tym kary. Bardzo proszę. Też jeszcze raz Jakub Wojczyński. Jeszcze do prezesa pytanie, bo nie wiedziałem, że takie tematy jakby niezwiązane z Mateuszem poruszamy. Chciałem zapytać, czy związek ma jakieś pomysły, plany związane z tym, jakby jak pomóc ukraińskim koszykarzom, że jakby no nie wiem, od przyszłego sezonu może nadać im taki status jak miejscowym. No, w jakikolwiek sposób o tym myślicie, działacie? Jesteśmy w kontakcie, o ile można nazwać to kontaktem, z Federacją Ukraińskiego Związku Koszykówki. Rozmawiamy na ten temat. Myślę, że najlepszą opcją będzie to, gdy dwie drużyny żeńskie z Ukrainy wystąpią w naszych rozgrywkach. Prowadzimy takie rozmowy. Jeżeli liga na Ukrainie nie wystartuje, no to bierzemy to pod uwagę i jesteśmy, myślę, że daleko z pracami nad tym, by w przyszłym sezonie w Energa Basket Lidze było na przykład 18 drużyn, w tym dwie ukraińskie, a w lidze żeńskiej na przykład, żeby to było 14 drużyn. Więc bardzo. Rozumiem, że szczegółów dotyczących jakiejś lokalizacji, jakby to miało wyglądać, to na razie pomysł dzisiaj, taki ramowy, tak? Znaczy dzisiaj to jest taki pomysł ramowy, ale oczywiście o szczegółach rozmawiamy. Wszystko jest kwestią tej wojny w Ukrainie, jak daleko ona zajdzie. Jeżeli skończyłaby się i tak jak dzisiaj widzimy mapę, no to jest kilka hal, które są jeszcze w całości. Jeżeli ta inwazja i ta wojna, którą rozpoczęła Rosja, przedłużałaby się i ona by trwała długo, no to też bierzemy pod uwagę, że na przykład dwie drużyny, jeżeli oczywiście te drużyny by się zebrały w lidze męskiej, grałyby w Polsce, w hali jako, mamy już wybrane miasto gospodarza dla tych dwóch drużyn męskich, dla żeńskiej też rozmawiamy z jednym z miast, więc no,
to są daleko siężne plany. My już jakby mamy rozpracowane wszystko dokładnie, no ale czekamy na rozwój sytuacji i na to, czy w ogóle Federacja Ukraińska będzie chciała i pozwoli przystąpić tym drużynom do rywalizacji ligowej. Bardzo proszę, żebyśmy jeszcze jakby skoncentrowali się głównie na Mateuszu i tutaj jakby tych tematach. Jeżeli mamy w tych tematach oczywiście pytania, to bardzo prosimy. Nie wiem, czy Agnieszka w tym temacie, czy jeszcze chcemy... Chciałam się odnieść do miasta gospodarza. To jakie to miasto? Myślę, że pan prezes będzie do dyspozycji. Dzisiaj jest to niemożliwe do przekazania tej informacji ze względu na to, że negocjujemy. Jesteśmy blisko końca tych negocjacji, ale jeszcze nie mamy podpisanych umów. To czy mogę jeszcze jedno tylko odnośnie tych młodych zawodników? Ostatnio powiedział pan prezes, że są prowadzone rozmowy ze Związkiem Ukraińskim, żeby ci zawodnicy mogli grać i chciałam dopytać, czy coś się posunęło i jest już zgoda z Ukraińskiego Związku, czy nadal to jest tylko Polski Związek Koszykówki, który chce dopuścić tych zawodników do gry? Na razie czekamy na odpowiedź Federacji Ukraińskiej. Oczywiście my, jak zgłaszają nam kluby, rejestrujemy tych młodych zawodników, żeby oni mogli grać, no bo są też takie przypadki, gdzie już dzisiaj czy wczoraj są potrzebne licencje dla tych zawodników. My to robimy, ale nie jest jeszcze to taką skalą masową, jaką sobie to wyobrażamy. Dziękuję. Łukasz, jeszcze w tych temacie Marcin. Bardzo proszę tu jeszcze przekazać mikrofon. A może tak będzie najprościej. O, pomoc między sobą. Mam pytanie, bo nie wiem, Mateusz, jak bardzo jesteś zdeterminowany, żeby znaleźć klub. Taki to mi się nie do końca jasne wydało, ale też wiemy i chcielibyśmy, jesteś potrzebny reprezentacji. Nie wiem, zakładasz różne scenariusze, jeśli się nie uda znaleźć klubu, jak utrzymać formę, żebyś był w najlepszej dyspozycji. Tym zajmie się prawdopodobnie pan Dominik Narojczyk i on już o tym wie, także nawet jeżeli nie uda mi się znaleźć klubu na następne tam 2 miesiące, no to zrobię wszystko, żeby być gotowym na czerwiec. Dominik Narojczyk, czyli trener przygotowania fizycznego reprezentacji Polski od lat pracujący z kadrą. Czy mamy jeszcze pytania tutaj do naszych gości w temacie głównym, w temacie Mateusza Ponitki? Szanowni Państwo, tak patrzę na zegarek, naprawdę ponad godzinna konferencja. Mam nadzieję, że wyczerpaliśmy wszystkie tematy. Jeszcze raz się na pewno upewnię, czy nie mamy tutaj pytania, bo to jest ten moment. Nie widzę. Bardzo serdecznie dziękuję naszym gościom. Dziękuję Panie Prezesie. Dziękuję Mateusz za Twoją obecność. Szanowni Państwo, dziękuję i do zobaczenia. Sponsorem programu była Energa, Grupa Orlen. Sponsorem programu było Suzuki, producent samochodów z napędem hybrydowym. Sponsorem programu był Bank Pekao S.A., oficjalny bank polskiej koszykówki. Sponsorem programu była Krajowa Spółka Cukrowa S.A., właściciel marki Polski Cukier. Sportowe emocje zaprosił sponsor programu. Grupa Lotos, sponsor polskiej koszykówki.